Dzień dobry trenerze, witam na konferencji przed meczem z Lechem Poznań. Spotykamy się po 10 kolejkach. To jest pierwszy taki moment, kiedy możemy wstępnie podsumować występy Lech i Gdańsk, bo minęła 1/3 sezonu. Tak, witam wszystkich serdecznie. No już jakiś czas tutaj jestem w Lechi. Myślę, że dałem się poznać ze strony jako trenera, prowadzenia drużyny. Generalnie te 10 meczów, które rozegraliśmy w tym sezonie, można powiedzieć, że jest dosyć obiecujące i wygląda to bardzo przyzwoicie. Uważam, że staramy się grać atrakcyjną piłkę, fajną dla oka, ofensywną. I myślę, że ma to swoje odzwierciedlenie również w statystykach, bo biorąc pod uwagę to, jak to wygląda w tabeli, jak to wyglądało wcześniej, to jest znaczna poprawa. Jesteśmy, można powiedzieć, za Lechem, Legią, trzecią drużyną, która ma czas posiadania piłki, ilość podań. W niektórych statystykach przodujemy, w takich jak stałe fragmenty gry, rzuty rożne. No to też przedstawia fakt, że gramy bardzo ofensywnie, staramy się grać na połowie przeciwnika i najwięcej podań z całej Ekstraklasy mamy w pole karne. I pod względem zdobytych goli wygląda to też, można powiedzieć, że jesteśmy w czubie tej tabeli. No są też może nie jakieś efekty uboczne, ale zdarzają nam się niestety za dużo, tracimy bramek, ale myślę, że ta gra ofensywna i na to kładliśmy nacisk w tym ostatnim czasie i w tym sezonie. Myślę, że Lechia może się podobać, jest atrakcyjna, jest taka prąca do przodu i w tym kierunku chcemy iść. Także ja jestem zadowolony z tych statystyk, z tego, jak się prezentujemy. Oczywiście nie zawsze się uda wygrywać, ale myślę, że z tych danych, z tak grającej Lechii, no może się urodzić naprawdę, naprawdę coś fajnego i tego będziemy pilnowali. Dziękuję. Przejdźmy zatem do pytań, które dziennikarze przesłali nam przed poniedziałkowym meczem. Jakub Trecz z Przeglądu Sportowego pyta, czy po analizie meczu z Piastem Gliwice jest pan w stanie wskazać przyczyny porażki, czy jest to taka sama przyczyna, którą wskazał pan na gorąco po spotkaniu? Nie ukrywał pan wówczas złości przede wszystkim na wynik? No tak, te emocje jeszcze gdzieś tam nie opadły, bo uważam, że zagraliśmy niezły mecz i myślę, że zasłużyliśmy na coś więcej, na remis, a może nawet i zwycięstwo. Niestety taka jest piłka i pokazuje to, że jesteśmy ambitni i chcemy wygrywać i trochę nie mogliśmy się z tą sytuacją pogodzić, ale chcemy, tak jak powiedziałem i to podtrzymuję, również jest ta złość w nas sportowa i czekamy na kolejny mecz, żeby można było się, powiedzmy, trochę upuścić tej sportowej złości i zrewanżować. Paweł Stankiewicz z Dziennika Bałtyckiego. Lechia traci sporo goli, a w Gliwicach po raz kolejny musiała gonić wynik. To efekt braku koncentracji czy czegoś innego? No myślę, że to są właśnie takie detale i niuanse, które są bardzo istotne przy wyrównanych drużynach i tu też myślę, że ten trzeci mecz w ciągu 6 dni też odcisnął swoje piętno i podróż, którą mieliśmy za sobą, no gdzieś ta koncentracja trochę spadła i nad tym pracujemy, bo wiemy, że detale odgrywają bardzo ważną rolę i myślę, że w następnych meczach już to będzie widoczne i będziemy bardziej skoncentrowani w tych takich newralgicznych momentach meczu, jak początek spotkania, czy koniec, czy początki połów. Tomasz Galiński z Lechianet pyta o Jakuba Kołodzińskiego. Czy zagrał na tyle dobrze w poprzednich kolejkach, że wywalczył sobie miejsce pierwszego młodzieżowca? Ja myślę, że generalnie w ostatnim czasie nasi młodzieżowcy sprawują się bardzo dobrze. To wysokie ostatnie miejsce, które zajęliśmy, jeśli chodzi o Pro Junior System w ostatnim sezonie, piąte miejsce. No dalej chcemy kontynuować.
czy to w Pucharze Polski, czy w rozgrywkach ligowych pokazują się kolejni młodzieżowcy i mimo absencji naszego etatowego młodzieżowca Tomka Makowskiego, tutaj nasi młodzieżowcy, podobnie jak i Żukowski wchodzący z ławki, no, sprawują się bardzo dobrze. Kałuziński, myślę, pokazuje swoją wartość i na pewno ma duże szanse, żeby dalej gdzieś tam liczyć się w tej pierwszej jedenastce i o graniu i byciu tym pierwszym młodzieżowcem, a nie wykluczone jest też, że będziemy grali, że będzie na boisku więcej młodzieżowców niż tylko jeden. Tomasz Galiński pyta dodatkowo o ostatnie 5 dni. Po ostatnim maratonie tym razem mieliście aż tydzień przerwy przed kolejnym meczem. Jak wykorzystaliście ten czas? Na co poświęciliście najwięcej uwagi? No i z tego się bardzo cieszę, bo przy tym takim szalonym sezonie, bardzo wyjątkowym i bardzo trudnym dla wszystkich, gdzie te przerwy są bardzo rozchwiane i albo jest przerwa 25 dni, albo jest, tak jak mieliśmy ostatnio, w 6 dni 3 mecze. No nie jest łatwo zapanować nad tym całym procesem, przygotować drużynę generalnie i cieszę się z tego tygodnia, którym mogliśmy uzupełnić te braki, wyrównać tę drużynę i popracować również i nad aspektami oprócz motorycznych też taktycznymi, tego jak chcemy grać, jak chcemy budować i myślę, że to był owocny okres i czekamy z niecierpliwością już na zbliżający się mecz, żeby to pokazać, bo ja lubię taki okres, jak jest, jak można spokojnie popracować i skupić się na drużynie i pewne rzeczy jeszcze doszlifować. Mhm. Marcin Tomański z Polskiej Agencji Prasowej pyta z kolei, jak wygląda kadrowa sytuacja Lechii. Czy ma pan już do dyspozycji wszystkich piłkarzy, którzy w ostatnich tygodniach byli zakażeni? No, ta sytuacja się też trochę zmienia, ale te urazy mogą się pojawiać z dnia na dzień, podczas jakichś gier takich wewnętrznych, stykowych, różne stłuczenia, ale jeszcze z tych powikłań, powiedzmy, czy to covidowych, czy też trochę powikłań takich w natłoku tych trzech meczów w ciągu 6 dni, no nie wszyscy wyszli z tego ogromną ręką. Zobaczymy, wszystko gdzieś tam się rozstrzygnie, myślę, w najbliższych dniach, godzinach i być może, na pewno duża grupa zawodników jest gotowa, ale może się okazać, że jednak no jest kilku zawodników, którzy nie będą zdolni do grania. Marcin Domaski kolejne pytanie stawia w kontekście naszego przeciwnika. Skład Lecha Poznań składa się głównie z młodzieżowców oraz zawodników zagranicznych. Poznaniacy tracą jednak sporo bramek. Czy to efekt gry na dwa fronty, czy jednak stricte słabszej defensywy kolejarza? Ja nie chciałbym tutaj wchodzić w buty trenera Lecha, czy podejmować się takiej oceny. Ja myślę, że bardzo fajnie pokazali się i w Europie i ta gra wygląda bardzo dobrze, jeśli chodzi o statystyki, jeśli chodzi o to, jak budują grę, jak się organizują, to Lech wygląda tutaj w tym bardzo dobrze, no ale jak to się mówi, statystyki są trochę jak bikini. Wiele widać, pokazują wiele, ale jednak nie wszystko. I myślę, że ta tabela nie oddaje miejsca Lecha w tych rozgrywkach. Lech ma swoje problemy, każda drużyna ma swoje, ale trudno nie docenić tego, co zrobili dla nas, w Europie i poza Polską Ligą na pewno każdy im kibicował. Teraz stajemy naprzeciwko sobie, na siebie i na pewno będziemy chcieli z nimi wygrać. Maciej Słomiński z serwisu Interia.pl pyta o pozostałe mecze, które zostały nam do rozegrania. 3 z 4 pozostających do rozegrania przed Lechią w tym roku spotkań odbędą się przeciw rywalom, którzy reprezentują bądź się reprezentowały nasz kraj w europejskich pucharach w sezonie 2020-2021. Czy zgodzi się pan z tezą, że lepiej się gra z lepszym i w jaką zdobycz punktową celujecie w tym czwórmeczu? No tak, zgodzę się i myślę, że to będzie taki prawdziwy sprawdzian i ja też nie mogę się do tego doczekać, bo myślę, że to jest solą piłki. Granie z najlepszymi, sprawdzanie się i ogromnie się cieszę z tego, że będziemy mogli zagrać właśnie z taką czołówką, z drużynami, które reprezentowały nas w europejskich pucharach, bo to jest, no po to się trenuje, po to się gra, żeby się sprawdzać, żeby się mierzyć z najlepszymi i żeby celować w jak najwyższe cele, dlatego cieszę się, że już
Teraz mamy właśnie takie mecze przed sobą. Zdajemy sobie sprawę, że będą to trudne mecze, ale na tym to polega. Także cieszę się ogromnie i jesteśmy gotowi na to, żeby zmierzyć się z tą naszą czołówką ligową i zaspokoić nasze ambicje, które myślę, że zarówno ja, jak i zawodnicy mamy bardzo wysokie. Tomasz Osowski pyta o Lecha i o Legię. Czy uważa pan, że mecz z Lechem, a potem z Legią będą weryfikacją celów drużyny w tym sezonie? Czy może obecny sezon jest tak nieprzewidywalny, że dwa mecze, nawet z tymi teoretycznie najgroźniejszymi rywalami, nie mogą być wykładnikiem możliwości zespołu? Tak jak już powiedziałem, to są mecze, na które czekają wszyscy i myślę, że tutaj nie ma co dzielić tabeli na drużyny lepsze, gorsze, bo dobrze radziliśmy sobie i z Beniaminkami, drużynami teoretycznie powiedzmy słabszymi, a teraz przyjdzie nam się mierzyć z drużynami, które reprezentowały nas w pucharach. Za każdą z tych drużyn są 3 punkty i wiemy dobrze, jak wielkie na koniec znaczenie może mieć każdy punkt czy każde 3 punkty. To może być różnica kolosalna w miejscach, w tabeli. Także przykładamy się do każdego meczu, nie dzielimy drużyn na lepsze i gorsze, ale tak jak już powiedziałem, ogromnie się cieszę, że teraz możemy się sprawdzić z tą taką ścisłą czołówką, jeśli chodzi o granie i zgodzę się z tym, że tak, to będzie taka weryfikacja również i dla nas. Jakub Treć z Przeglądu Sportowego pyta, czy Mykoła Musolitin jest już gotowy do gry. Ostatnie ligowe spotkanie w barwach FC Valmiera rozegrał pod koniec sierpnia. Od kiedy interesował się pan tym zawodnikiem? Nie jest jeszcze gotowy, bo dawno nie grał i ostatni okres miał trochę takiego rozbratu z piłką. Po przyjeździe tutaj do Polski też odbywał kwarantannę, także że widać, że ma trochę zaległości. Od jakiegoś czasu obserwowaliśmy, no znaczy interesowaliśmy, bo obserwować nie było gdzie tego zawodnika, ale widziałem go na żywo w tych meczach, które grał tutaj w Polsce, ale no wiadomo, że nie patrzyłem wtedy na niego, ale na jednym z tych meczów, które rozegrał tutaj w Mistrzostwach Świata, też byłem. To jest ciekawy, młody, perspektywiczny zawodnik do odbudowy. Zobaczymy, ale tak w tej chwili bardziej rozpatruję go pod kątem przyszłej rundy. Ale niewykluczone, że być może tutaj jeszcze w końcówce tych meczów zdąży zadebiutować i się pokazać. To jest zależne też od tego, jakie postępy będzie robił w swojej aklimatyzacji i tutaj zaadaptowaniu się do tego naszego takiego reżimu treningowego i jak będzie wyglądał po prostu sportowo. To jest od tego uzależnione. Jacek Gówczyński z portalu Trójmiasto.pl pyta, czy zgodzi się pan, że na skrzydłach Lechii poza Konrado w pełni sił fizycznych brakuje szybkości, piłkarzy, którzy wygrają pojedynki 1-1 i zrobią przewagę, jak przywyśliliśmy do tego wcześniej? Jeśli tak, czy zimą priorytetem jest pozyskanie skrzydłowego z takimi właśnie umiejętnościami jeszcze z dobrym ostatnim podaniem, czego z kolei brakowało u dotychczasowych skrzydłów Lechii? No ja myślę, że skrzydła to jest nasza mocna broń i to jest coś, z czego pewnie nasi rywale się obawiają. Chcemy grać szybkimi skrzydłami. Podpierając się znowu statystykami, można powiedzieć, że Konrado jest w tym rankingu i jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o lewoskrzydłowych. Trochę niżej są Hajdary, Michalik na prawej stronie. Ale myślę, że też jeśli chodzi o ilość akcji skrzydłami, jesteśmy w ścisłej czołówce. I te dane statystyczne, liczba asyst, podań kluczowych, podań w pole karne, to myślę, że to tutaj mamy duże zagrożenie, jeśli chodzi o skrzydła. Oczywiście, że dalej rozglądamy się za wzmocnieniem tych skrzydeł, ale szukamy równie dobrych, ciekawych zawodników, jak tych, których mamy. Tych chcemy również rozwijać, ale myślę, że tutaj ta szybkość na skrzydłach jest i
spokojnie można tutaj tych zawodników gdzieś tam porównywać do Lukasa Haraslina, który również tutaj świetnie się w Lechii prezentował, także na pewno tą drogą będziemy szli i na taką szybkość i takie zdecydowanie, taką walkę, takie zagrożenie, taką agresywność od skrzydeł, którą nasi prezentują, a szczególnie Konrado, będziemy w tę stronę starali się iść i patrzeć i tą rywalizację jeszcze wzmacniać. Dziękuję serdecznie. Życzę powodzenia. Dziękuję.